leader, bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to be the trigger beater strong. I got a high strength. Witam w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Nazywam się Łukasz Zaczyński i wraz z Marcinem Wleźlakiem, czyli właściwie w niezmienionym składzie, poprowadzimy kolejny odcinek tego motoryzacyjnego programu, którego dzisiejszym bohaterem głównym będzie jeden z niemieckich samochodów. Marcina tutaj nie ma, ale on dołączy później. Tak jest. Mamy dzisiaj do zaprezentowania auto z Ingolstadt, które przeżyło już aż 8 generacji. Wszystko zaczęło się w 1972 roku od Audi 80. Ten samochód jest to reprezentant segmentu D, czyli jego klasowymi konkurentami są BMW 3, Mercedes C-klasa oraz Jaguar XJ. Oczywiście konkurentami wymiarowymi są również na przykład Toyota Avensis czy też Ford Mondeo, ale przede wszystkim różni je prestiż, cena oraz jakość wykonania. Audi jest bardzo eleganckie, dostojne, nie jest krzykliwe, ma typowe cechy limuzyny. Podoba się niektórym, a niektórym się też nie podoba. Dla mnie jest dziełem sztuki. Dziełem sztuki skrojonym przez stylistę Waltera de Silva. Piękne auto. Zdecydowanie A4 czerpie wiele, wiele stylistycznych akcentów z swojego brata A5. Jest to po prostu taka bardziej cywilna, bardziej rodzinna, wręcz bym powiedział prorodzinna wersja niemieckiego coupé. No ale zobaczmy, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej wersji A4. No, widzimy tutaj z przodu właśnie te nitki LED-owe, które pojawiły się już właściwie od pierwszego takiego modelu, pierwszego koncepcyjnego modelu stylisty niemieckiego, Audi Nuvolari. Generalnie cała sylwetka, jeśli możecie to zobaczyć, jest bardzo muskularna. Nie powiedziałbym, że jest to że ta muskulatura tak samo emanuje jak z amerykańskich muscle carów, ale z pewnością mógłbym stwierdzić, że emanuje mocą jak Adrian Zieliński, który jest naszym medalistą na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 roku. A co widzimy z tyłu? No, dyskretny spoiler. Oraz te lampy diodowe, które właściwie najczęściej kończą rozmowę z innymi uczestnikami na drodze. A pod tą sedanowską klapą bagażnika, nieco brudną, kryje się przestrzeń o pojemności 480 litrów, co jest największą przestrzenią w tej klasie. Ponieważ jeśli chodzi o konkurentów, no to BMW 3 ma 460 litrów, Mercedes C-klasa 475, natomiast Jaguar XJ 470 litrów, no to chyba więcej mówić nie trzeba. Na dodatek sam bagażnik jest bardzo pojemny, bardzo foremny i z pewnością zmieści tutaj wiele fajnej wielkości bagażu. Zobaczmy wnętrze. Wsiadając do Audi, można odnieść wrażenie, że projektanci stwierdzili, że po prostu w poprzedniej wersji, w poprzedniej edycji wnętrze było doskonałe i naprawdę niewiele tutaj trzeba zmienić. Po prostu zostali jakoś przekonani pod koniec przez producentów, żeby coś zmienić, bo to jest nowy model. No i zmieniła się tutaj jeszcze bardziej jakość wykończenia, na lepsze oczywiście. Rzeczywiście dodano tutaj parę różnych elementów chromowanych oraz zmniejszano ilość przycisków w niektórych miejscach. Jeśli chodzi o samą deskę rozdzielczą, to gdy zatapiamy się we wnętrzu, możemy odnieść wrażenie, że, i to raczej słuszne, że deska rozdzielcza oraz cały kokpit został stworzony specjalnie dla kierowcy, tak by umożliwiać mu jak najlepszą i najwygodniejszą pracę. No i właśnie można to zobaczyć po tym, że elementy, które są nam potrzebne do po prostu przebywania w tym samochodzie oraz poruszania się nim i prawdopodobnie też pracy w nim, zostały dopracowane do perfekcji. I o czym tutaj mówię? Na przykład o tej grubej kierownicy, która ma fajny profil i naprawdę dobrze się ją trzyma. Tak samo jej wielofunkcyjność jest naprawdę wielofunkcyjna, ponieważ nie absorbuje uwagi i można bez problemu zmieniać tutaj funkcję. Co znajduje się przed nami, to są zegary. Zegary, jak już wiecie, zawsze są przez nas wychwalane, ponieważ te zegary to są jedne z najlepszych w klasie.
są bardzo czytelne i naprawdę nie trzeba się jakoś specjalnie wczytywać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, z jaką prędkością w tym momencie jedziemy. Na wysokości zegarów po prawej stronie znajduje się wyświetlacz MMI, Multimedia Interface, którego właściwie już obsługę znamy z innych modeli Audi. Jednakże trochę mi przeszkadza, że kółko do sterowania tym MMI interfejsem nie znajduje się na panelu w tunelu środkowym przed skrzynią biegów, ponieważ jeśli jedziemy i chcielibyśmy na przykład zmienić coś w komputerze pokładowym, to naprawdę to za mocno absorbuje naszą uwagę. Tutaj trzeba patrzeć, co naciskamy i tak dalej. Najlepiej jest się zatrzymać na poboczu i wtedy to zmienić. Rzecz nie dotyczy oczywiście zmiany stacji, też przeglądania listy stacji, ponieważ ona jest dostępna na zintegrowanym wyświetlaczu znajdującym się pomiędzy prędkościomierzem i obrotomierzem. Tak więc sama deska rozdzielcza jest fajnie zrobiona. Tutaj naprawdę jakość materiałów jest pierwszorzędna. W niektórych miejscach znajdziemy tutaj chromowane elementy. Ten pasek jest tutaj z takiego szarego plastiku. Jednakże jeśli chcemy, jeśli jesteśmy fanami limuzyn wytwornych z luksusowym wykończeniem, a nie stać nas na Audi A8, to możemy tutaj zamówić sobie drewno orzechowe lub brzozowe i wtedy rzeczywiście będzie to też fajnie wyglądać. Siadając z tyłu, nagle okazuje się, że w niektórych czasopismach i magazynach motoryzacyjnych chyba nas kłamią. Przed momentem siedziałem z przodu, a naprawdę nie mam jakoś krótkich jak Lilliput czy Hobbit nóg, tylko nogi mam dosyć długie, szczerze powiem. To jest mój problem. No i zasiadłem z tyłu i nagle okazało się, że są miejsca na nogi, nie wdaje się gangrena i nie wiem, o co chodzi naprawdę. Czyżby samochód się nagle powiększył, czy co? Miejsca nad głową jest sporo, fryzury sobie nie uszkodzę ani nic. Niemcy zadbali tutaj o wygodę pasażerów tylnych foteli. Kanapa jest dosyć wygodna, nie jest jakaś zbyt miękka, nie jest zbyt twarda, jest w sam raz. Mamy tutaj również podłokietnik, który również jest umiejscowiony we właściwym miejscu, na właściwej wysokości. I najlepiej jest go otworzyć, bo prawdopodobnie piąta osoba będzie tutaj miała naprawdę niewygodnie i naprawdę będzie ciężko. Do dyspozycji pasażerów jest również kratka nawiewu do ustawiania kierunku strumienia powietrza. No i tyle. Audi A4 Limuzyn, jaki mamy dzisiaj przyjemność testować, jest dostępny zarówno z silnikami benzynowymi, jak i wysokoprężnymi. I to nie jest żadna nowość, bo większość samochodów jest dostępna w tych dwóch głównych wersjach silnikowych. Ale jeśli chodzi o tą pierwszą, czyli o benzynowe silniki, mają zastosowaną technologię TFSI, czyli wtrysk paliwa bezpośrednio do komory spalania. Są dodatkowo turbo doładowane. Ci mają pojemności 1,8 i 2 litry, odpowiednio 170 i 211 koni mechanicznych. Podejrzewam, że jeżdżą świetnie, ale w 100% wam tego nie powiem, bo testujemy dzisiaj diesla. Jeśli chodzi o diesle, mamy diesle 2 oraz 3 litrowe. O mocy te 2 litrowe od 120 do 177 koni mechanicznych i 3 litrowe od 204 do 245 koni mechanicznych. I my dzisiaj przetestujemy najmocniejszego diesla tych 2 litrowych, czyli 177 koni. Jestem bardzo mile zaskoczony, szczerze mówiąc, Audi nas w sumie nigdy nie zawiodło. Tym, jak ten samochód jedzie, jest naprawdę taki elastyczny, szybki, dynamiczny, naprawdę w samych superlatywach można się o nim wypowiadać. I biorąc pod uwagę to, że samochód waży 1,5 tony, a jeśli oprócz mnie dojdą jeszcze 4 osoby, są to jest 5 osób, dojdą 4 osoby mojej postury, to samochód będzie ważył prawie 2 tony. Prędkość maksymalna, jaką osiągniemy w tym samochodzie, to 230 km na godzinę. Oczywiście osiągniemy tego po mieście, chyba że ktoś jest bardzo zdolny i ma długie, proste w mieście. A do setki rozmieścimy się w 8,2 sekund, tak więc myślę, że to jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że jest to naprawdę taki prorodzinny samochód, taka prorodzinna limuzyna. Jeśli chodzi o spalanie, bo to już kolejny raz podkreślam, jest w dzisiejszych czasach drogiego paliwa i niskich wypłat bardzo ważne. Producent podaje spalanie rzędu, w cyklu mieszanym oczywiście, rzędu od 5,6 do 7 litrów na 100 km. No i rzeczywiście, no dobrze, że producent asekuracyjnie podał widełki, no bo gdyby podał tylko tą dolną wartość, na pewno by się w niej nie zmieścili. Samochód spala nam około 6,5 litra na 100 km przy takiej spokojnej jeździe. Oczywiście, jeśli bierzemy samochód z takim silnikiem, jaki mamy tutaj, czyli 177 koni mechanicznych, to nie po to, żeby jeździć wolno,
A nawet jeśli ktoś nie lubi szybkiej jazdy, to czasem na pewno nie okiełzna swojej prawej nogi i doda trochę więcej gazu, żeby sprawdzić, co kupił w końcu, tak? No to samochód oczywiście spali około 8-9 litrów na 100 km. Jeśli chodzi o to, co panuje nad tymi koniami pod maską, no to mamy tutaj manualną skrzynię biegów. No i oczywiście moglibyśmy z Łukaszem powiedzieć, że no tak, dwusprzęgowa DSG byłaby lepsza. Może i byłaby lepsza, ale powiem szczerze, że chyba Łukasz też podzieli moje zdanie. Jest to pierwsza manualna przekładnia, na której się nie zawiedliśmy. Nie zawiedliśmy, z której byliśmy 100% zadowoleni. Naprawdę jest idealnie skomponowana, zestrojona z silnikiem i ogólnie z tym samochodem. I czuj, jakby tutaj była żona, czyli przekładnia czy skrzynia, a tam mąż, silnik, byli są 50 lat i znali się idealnie. Po prostu fantastyczna sześciobiegowa manualna skrzynia biegów. Jeśli chodzi ogólnie o układ jezdy i zawieszenia, może zawieszenie nie jest tak miękkie jak we francuskich zazwyczaj samochodach, ale wybiera od nich lepiej dziury, przynajmniej od na przykład, nie wiem, Renault Laguny, starszej wersji, bo ja miałem przyjemność jeździć tym samochodem, czy od innych, można powiedzieć, mięczaków, tak, biorąc pod uwagę zawieszenie. Wybiera dziury świetnie na jakichś różnego rodzaju kocich łbach, czy innych takich dziwnych rzeczach, jakie mają miejsce w mieście, a nie powinny. Daje sobie idealnie radę. Układ kierowniczy reguluje się automatycznie pod względem, można powiedzieć, prędkość, tak? Jedziemy szybko, on automatycznie sztywnieje, jedziemy wolno, czy to po parkingu, czy pod, nie wiem, pod blokiem, pod domem, i kierownicą można obracać jednym palcem, tak więc to jest bardzo duży plus. Na pewno na to, jak komfortowo nam się jeździ, mają wpływ felgi, jakie tu mamy zamontowane, czy ogólnie koła, i mamy tutaj aluminiowe 16-calowe felgi. I wiadomo, że będzie się nimi bardziej komfortowo jechało niż na jakichś 19-kach, powiedzmy. Ale nawet na 19-kach podejrzewam, że jechało nam by się bardzo komfortowo i nie mielibyśmy większych zastrzeżeń do nich. A jeśli w tym samochodzie zapragniemy tylko dodać gazu, robimy redukcję i naprawdę samochód przyspiesza tak, że odchodzimy panu siedzącemu nam na tyłku i czuć to naprawdę, to jest bardzo, bardzo bezpieczne i wpływa na pewno na komfort psychiczny, bo zawsze mamy gdzieś tutaj w głowie tą wiedzę, że jeśli będziemy potrzebowali użyć odpowiedniej mocy, odpowiednio dużej mocy, to ten samochód nas nie zawiedzie i zrobimy z nim co tylko będziemy chcieli. Ogólnie podsumowując samą jazdę, tak na szybko, to gdyby mnie było stać na ten samochód, myślę, że to byłby jeden z faworytów do zakupu i nie dopatrzyłem się, szczerze mówiąc, jakichś większych wad czy innych takich niedomagań, a wręcz przeciwnie, szczególnie jeśli chodzi o tą prędkość, bo nie spodziewałbym się, że tak będzie, mówiąc kolokwialnie, ten samochód pruł. No i to już koniec tego dnia i tego testu i naszego dzisiejszego odcinka. Niestety koniec, a mówię niestety i zaczynam pierwszy, ponieważ jeździłem tym samochodem pierwszy i naprawdę mocno się w nim zauroczyłem, zarówno pod względem silnika, jak i doskonale współpracującej z nim skrzyni biegów, doskonałego zawieszenia, nierównanego komfortu podróżowania oraz tego, że samochód oferuje pojemność bagażnika zbliżoną do mojego optimum. To jest to samochód naprawdę dobry i myślę, że gdybym miał teraz takie 200 do 250 tysięcy na ewentualne jakieś zabawki i doposażanie, to myślę, że pomaszerowałbym do salonu Audi i kupiłbym sobie ten samochód, bo jest to naprawdę auto na miarę moich aktualnych potrzeb. No tak, no wszystko praktycznie już powiedziałeś, od siebie powiem tylko tyle, że ten samochód spełnia nasze, nie tylko Łukasz, nie tylko moje, ale nasze ogólnie oczekiwania i nie zawiedliśmy się znów kolejny raz, znaczy kolejny raz. W ogóle się nie zawiedliśmy, nikt na Audi, tak więc teraz jest podobnie. No a jeśli chodzi o nasz konkretny model, ten samochód z dwulitrowym silnikiem diesla o mocy 77 koni kosztuje około 180 tysięcy złotych. Jeśli interesowałaby nas jakaś słabsza wersja i tańsza, za 115 tysięcy kupimy samochód z benzynowym silnikiem o pojemności 1.8 120 koni. Sześciobiegowa skrzynia biegów, no ale to wiadomo, to jest podstawa. A jeśli kogoś interesuje bardziej sportowa wersja tego samochodu, to za silnik 4.2
TFSI 450 koni, wersja RS4 kosztuje około pół miliona. No oczywiście dochodzi do tego mnóstwo stworzenia, no, wszystko, ale no... Ceramiczne hamulce, tak, sportowy żydek. Za cenę jakiegoś starszego aviatora. A jeśli o mnie chodzi, to jeśli miałbym wydać 250 tysięcy, tak jak masz powiedział, to samochód albo na A6, to ja bym chyba się skłonił ku A6, może słabiej wyposażonej niż nasza, którą my testowaliśmy, ale miejsca w samochodzie nigdy nie jest za dużo. Nie mówię o A8, to jest skrajny przypadek, ale... Tak, tylko żeby nie było, że to jest kiepski samochód, bo to jest dobry samochód, tylko po prostu Marcin wybiera większy. A samochód jest naprawdę dobry, na drodze czuje się świetnie, tak jak już powiedziałeś, no nic dodać, nic ująć. Szkoda, że to już tyle, bo mogłem mieć naprawdę jeszcze dużo. Jest mi przykro, znowu jest mi przykro. Już dawno mi nie było, ale... No tak. No dobrze, no to do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, że będziecie nas oglądać nadal. Tak jest, miłego wieczoru i do następnego odcinka. Na razie. Na razie. Getting here to be